Urodzona w Polsce, wychowana w wierze katolickiej, na 20 lat wyjechała do Szwecji. W środowisku protestanckim jednak ustrzegła swojej wiary. Po powrocie ze Szwecji do Polski objęła zaszczytną funkcję starszej bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. I tutaj z serca duchowego Polski, z Jasnej Góry, od 20 lat promuje zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Pani Maria Emanuela Dziemian. Witam. Od lat zajmuje się Pani organizowaniem zawierzeń niepokalanemu sercu Maryi, tutaj na Jasnej Górze. W jaki sposób, w jakich okolicznościach zaczęły się te zawierzenia, jak Pani poczuła takie powołanie do tego dzieła? Ja, małego dziecko zawsze był związana z Matką Bożą. I dla mnie, bo nie było rzeczy niemożliwych, bo jak się szło do Maryi, to się wszystko załatwiało. I dla mnie to było zawsze oczywiste. Że Maryja i koniec. Nie ma sprawy, wszystko się zależy, Zresztą widziałam bardzo dużo różnych, otrzymałam w moim życiu łask dzięki Matce Bożej. Też y, taką szczególną miłością ją darzę. To było normalne, oczywiste. A później się okazało, że jak byłam w Szwecji, y, to odkryłam, jak gdy Matka Boża mnie przeprowadziła, wprowadziła mnie w tą rzeczywistość, jaka jest niepokalane serce Maryi. I jestem sama cudem jej niepokalanego serca Maryi. <kluzła> Przepraszam. No i kiedy przyjechałam tutaj, przyszłam w Piegrzymce między innymi, żeby się modlić o biskupa, o czym wspomniałam wcześniej, maryjnego dla, dla Szwecji. No to później była taka decyzja, myślę, że może muszę się tu trochę pomodlić na Jasnej Górze. No i tak się pomodlić, pomodlić, no i minęło kilka miesięcy, później jeszcze z następnych. No i tak mieszkałam dosyć długo no, w domu Piegrzyma bardzo długo, no i w międzyczasie spotykałam ludzi, którzy mówili, że mają różne problemy i sytuacje trudne, nie? I więc uważałam, że no, no, dla mnie to było po prostu oczywiste, że się idzie do Matki Bożej, do jej, zawierza się to jej, niepokalanemu sercu i się rozwiązują po prostu sprawę. Bo skoro Maryja powiedziała, że moje niepokalane serce zatriumfuje w Fatimie, to znaczy, że tak będzie. No i tak to się zaczęło. No jeden drugiemu powiedział, się przygotowane zostały teksty, jakoś tak ludzie zaczęli przychodzić, odkrywać to. Maryja coraz więcej łask, jak gdyby dawała tym, którzy przychodzili, zawierzali się jej niepokalanemu sercu. I był taki moment, kiedy ja się bardzo wykucałam z Matką Bożą, można powiedzieć, bo nie rozumiałam, dlaczego tu w Częstochowie. Skoro ja jestem związana z jej niepokalanym sercem, a jej niepokalane serce zostało dane światu przekaz Fatimie. Bo cały świat mam do a tu nagle mam siedzieć w Częstochowie, w której poza Matką Bożą to niewiele jest, jakby tu powiedzieć. I się sprzeczam, ale w tym sensie przyszło, żeby do tego zawierzenia dodać zawierzenie niepokalaną sercu Maryi Królowej Polski. Bo cały czas ten tytuł gdzieś tam chodził na modlitwie, na tym. I kiedy pamiętam, został dodany to, że się zawierzamy niepokalanym sercu Maryi Królowej Polski, Królewskiej, jakby zamek się otworzył w niebie, jak runęły łaski, no to runęły, i czyli, że to było pokazane, że jest to miłe Matce Bożej. Ja myślę, że jest jakiś zamysł, którego ja nie rozumiem ani. Myślę, w, ludzie, którzy się zawierzają tutaj, czy którzy weszli w tą wielką tajemnicę i dar od Matki Bożej dla narodu polskiego. Jest to jakiś kierunek wskazany, bo zawierzenie po sercu to jest jedna rzecz, ale tu, że jest kierunek królowej Polski. Czyli jest to kierunek stricte pokazany do tego, co jest naszym dziedzictwem od stuleci. Nie? Ta maryjność. I jest to miłe, że to jest w tytule do Matki Bożej jako królowej, jej, jej to jest miłe, że ona pokazuje, że ja jestem waszą królową. Bo dzisiaj jest dużo zagubienia, dużo takiego zagubienia społecznego, zagubienia religijnego i ona pokazuje, że ja tu jestem jak wasza królowa. Nie? Także to się tak zaczęło. Jakby Pani miała wyjaśnić... Krótko, zwięźle, czym jest takie zawierzenie dla osób, które o nim jeszcze nie słyszały? Ja to zawsze mówię, że zawierzenie nie pokola mu sercu Maryi, zawsze mówię Królowej Polski, to jest danie, przyzwolenie na działanie Matki Bożej w naszym życiu, ale tak naprawdę Pana Boga przez Maryję, bo my mamy wolną wolę. I teraz albo tą wolną wolę zjednoczymy z wolą Bożą i czynimy to, co się Panu Bogu podoba i Pan Bóg będzie nam błogosławił, bo jest zgodnie z Jego wolą staniemy Jego błogosławieństwo, albo nasza wola może być wręcz przekleństwem dla nas, bo odciąga nas od zbawienia, od Kościoła, od praw wiary i może być zupełnie w drugą stronę możemy pójść. I kiedy my oddajemy wszystko, zawierzamy Maryi, bo w zawierzeniu, które my mamy tu na Jasnej Górze, to dajemy wolę, pamięć, rozum, śś. mamy świadomość, podświadomość, wszystkie sfery naszego życia. Oddajemy Maryi, tak naprawdę dajemy na przyzwolenie na działanie Pana Boga w naszym życiu. Całkowicie stajemy, jak dzieci przed Nim, wszystko Tobie oddaję i przeprowadź mnie przez to, ja myślę, trudne życie, i bardzo często. Przez te zakryte przed nami zagrożenia jakie są na nasze zbawienia. Niejednokrotnie była Pani świadkiem cudów dokonanych przed Matkę zastawienicwę Matki Bożej, czy też wyproszonych łask, a które szczególnie Pani pamięta, które szczególnie Pani zapadły w serce? No, przez 20 lat to już się zebrało. Myślę, że bardzo takie. Bardzo takie zawsze do. Doty... Ja myślę, że w ogóle wszystkie świadectwa są bardzo ważne, bo one są różne. Mamy uzdrowienia takie stricte fizyczne, nie? No tutaj, nawet wczoraj, jak siedzieliśmy przecież, no to nasza znajoma wspólna Madzie mówiła, że zawierzała dwa miesiące temu swoją kuzynkę, która miała guza na trzustce. I właściwie nie wiadomo, czy można było ją operować, czy nie. I nagle się okazuje, że ona, kuzynka, zawierzyła jej ten problem, Matce Bożej nie na mu sercu. Kiedy już miało, były badania, okazało się, że guza nie ma. Więc to są takie zdrowotne. Są dla mnie, są zawsze takie bardzo wzruszające, gdy się tyczy dzieci, nie? No, bo po pierwsze, że się rodzą dzieci, bo po zawierzeniu bardzo szybko Matka Boża odpowiada, jeżeli chodzi o prośbę o potomstwo. I tu mieliśmy nawet świadectwa, że tak jak ja mówię, z reguły te dzieci się zawsze rodzą w jakieś święta Matki Boże. Z reguły się rodzą w jakieś, żeby nie było konfliktu, który święty to załatwił, to Matka Boża to załatwia, albo to jest jej miesiąc, albo jest to jej dzień, jakieś święto i tak. No i <laughs> pamiętam, że. Taka właśnie Marysia, była przywieziona chyba 5 lat temu albo 6, bo to już czas minie, malutka taka 3 miesiące. Tragedia jest niesamowita w rodzinie, dlatego że jej kości potyliczne tutaj, one były zrośnięte, Czyli ona nie rosła, głowa jej okrągła, tylko rosła jej wzdłuż. I kiedy przywieźli tą dziewczynkę tutaj, te matki Bożej. Rodzice, no to była, nikt nie chciał się podjąć operacji tego dziecka, dlatego że po pierwsze trzy miesiące, po drugie, że miała brak trzepliwości krwi, więc e, mimo, że dzwonione było wszędzie za granicę, to ani Anglia, Szwajcaria, Niemcy, Stany, nikt nie chciał się podjąć, bo była zbyt ryzykowna ta operacja. Po prostu uważano, że no nie będzie rzeczy, tyle. I po zawieszeniu... Matka Boża znalazła polskiego profesora. Tu w Polsce się zdecydował w końcu na tą operację tej dziewczynki. Operacja trwała 8 godzin i powiedział lekarz, że to jest cud, dlatego że w czasie operacji ona w ogóle nie krwawiła. A nie mając krzepliwości krwi, to jest to niemożliwe. A jednak się okazało, że. Później, jak jej zrobiono już po, po, po wszystkim, już ta operacja była bardzo skomplikowana, trzeba było ją poskładać. W ogóle nie wiadomo, było, czy będzie miała włosy, jak będzie, bo to wszystko takie było poruszone. Dzisiaj ma piękne włosy, ma wielką czuprynę i się okazało, że nawet po operacji, że nie ma nawet śladów po przebytej operacji. Proszę sobie wyobrazić. I jest w ogóle e ewenementem, dla medycyny. Wszędzie mówili mi teraz, niedawno rozmawiałam z mamą jej, ale różne ośrodki medyczne, różni tam, z zagranicy się proszą o jej dokumentację, dlatego, że jest to historyczne wydarzenie, jeżeli chodzi nawet o samą medycynę, o, o lekarze, operacje, że taka operacja, która nie powinna w ogóle mieć miejsca, a drugie, że nie powinna wyjść, się okazało, że jeszcze szczęśliwe dziecko żyje, nie? I się dobrze rozwija, ona nie ma żadnych uchybień. Jest bardzo wygoda, wygadana, rezolutna, pięknie śpiewa. Jest taka no, odważna, nie ma w ogóle strachu. Także jest pięknie. To jest takie świadectwo, bo to ojciec. Zawsze były dzieci, które miały 800 gram. Pamiętam, matka w szpitalu urodziła takie dziecko i lekarze powiedzieli, że pewnie nie przeżyje. A jednak rodzice zawierzyli to dzieciątko, dali Matce Bożej w szpitalu w Warszawie. Znajomy byli tu na jasnej górze i się okazało, że dziecko przeżyło. Nie? Mamy świadectwo, że ludzie nie mieli po ileś lat. dzieci przyjeżdżają, od razu się, poczynają te dzieci. No, takie jeszcze mocne świadectwo, jeżeli chodzi o dzieci, no, to jest ojciec, który przyjeżdża przez 9 miesięcy. I prosił matkę Bożą, bo córka była po chorobie, po operacji jakiejś i miała, właściwie już nie miała jajników, i nie powinno być. więc jak Jasiu się rodził, no to się okazało, że było cudno, bo jest niemożliwe, żeby tak się poczęło życie, a jednak. Nie? A to są takie cuda, powiedzmy, takie namacalne. Namacalne, jeżeli chodzi o uzdrowienie cudowne. I tego jest mnóstwo, bo ja też widziałam osobę, która była przy mnie uzdrowiona. Matka Boża mi dała tą łaskę, ale są jeszcze inne, są takie praktyczne, jak ja mówię. nie? Ktoś mieszkanie chce sprzedać, nie mógł, idzie do Matki Bożej, sprzedaje, dostaje takie pieniądze, jak sobie pomyślał. Nie? Ktoś tam mieliśmy teraz świadectwo, no nawet o, w, wczoraj było świadectwo, gdzie chłopczyk prosił o siostrzyczkę no, wczoraj można sobie wejść na YouTube, na stronę BractwaAweMaria.pl No i tam prosił o tą siostrzyczkę, pisał, no i się siostrzyczka urodziła, nie? Dziecko prosi o konkurs, żeby się dostać, okazuje się, że nie tylko, że dostaje, ale się wygrywa Ktoś nie mógł zaliczyć z magisterki, no bo niektórzy piszą Matko Boża, żebym zaliczył egzamin czy te studia, ale nie piszą terminów A ja zawsze mówię, piszcie dokładnie nawet terminy bo się może okazać, że 30 lat zdasz i co to za radość, nie? Się okazuje, że w tym terminie zdaje. Ktoś prosił o pracę, też teraz bo nawet w sobotę o pracę. No i tak jak prosił, w następnym nawet tygodniu, czy dwóch, trzech tygodniach dostaje pracę, co było wcześniej niemożliwe. Więc tu są wszystkie dziedziny konflikty rodzinne jakieś konflikty sądowe się ludzie, przede wszystkim też rodziny się jednoczą rodzini się jednoczą, rodziny, które są w, w takim stanie rozpadu małżeństwa, Matka Boża ratuje, też i jest bardzo dużo takich duchowych, czyli ktoś idzie do spowiedzi, nie byłby długo. Ktoś kogoś zawierza, prosi o to, ktoś nie żyje w sakramentach, nie ma sakramentów kościelnych, porządkują te sprawy. Także tu są też, ktoś zaczyna być wierzącym. No mamy też takich tutaj z, z gór naszego, naszych górali, że no, dziewczyna poznała, zakochała się w Ewangeliku. A więc przyjechali tu, zawierzali tą sytuację no i on przeszedł na naszą wiarę Matka Boża mu dała łaskę i jest być takim bardzo mocnym jakby powiedzieć katolikiem, z czym się dzieci urodziły, chyba bliźniaki się urodziły w tej rodzinie, także tu są różne rzeczy, także ja mówię od takich no bardzo ostentacyjnych do takich zwykłych, prostych spraw codziennego życia, czyli tak jak dzieci, to dzieciństwo Boże o mówi mała Tereska to jest właśnie tutaj przez to jak my przychodzimy, piszemy do Matki Duże prośby, no i oczywiście, przepraszam, podziękowania. Nie? Także tego jest dużo, bo mamy co miesiąc 60-70 takich świadectw, i tu nie ma jakichś godzinnych wzyw modlitw, wzywania Ducha Świętego, tylko po prostu idziemy z Matką Bożą do Pana Jezusa, nam przeświętą, i przez tą prośbę, przez tą Matkę Boża wyprasza, oczywiście to, co jest zgodne z wolą Bożą. Nie? To jest chodzi o to dzieciństwo Boże, o tą miłość Boga. I o to zajmowanie się Pana Boga szczegółami naszego życia. Żeby z wszystkim do Niego przyjść, jako do kochającego Ojca. Czy można powiedzieć, że właśnie tego nauczyła się Pani, obserwując działalność Matki Bożej? Nie wiem, czy się nauczyłam, ja to jakoś mam, ale czy ja się nauczyłam? Myślę, że tak, ale to jest to, że jestem... Ja zawsze traktowałam Matkę Bożą, że z wszystkim się idzie do Matki Bożej po prostu i się to załatwia, nie? Dla mnie to było oczywiste, czy dla niektórych to może być dziwne, nie? Bo niektórzy mówią, no jak to, taki koncert życzeń, taka prosta rzecz, napisać prośby do Matki Bożej, no też mi coś. To jakby ten Pan Bóg był nie wiadomo gdzieś, jakiś obcy gdzieś, jakiś siedział sobie gdzieś tam w niebie na tronie, no i nie można do Niego przyjść. A przecież to jest Ojciec. Pan Jezus jest naszym naj, 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 największym darem, jaki dostaliśmy, nie? Przecież Pan Jezus, no, Jego miłość, ofiarował się na krzyżu, wszystkie nasze grzechy, ciężary, wszystkie przekleństwa, wszystko wziął. No i zawierzenie jeszcze, ja napisałam książkę Moc zawierzenia. Dlaczego? Dlatego, że to jest moc zawierzenia nie sercu Maryi Królowej Polski na wszystkie sprawy demoniczne nawet, duchowe obciążenia, które ludzie mają. A ludzie niekiedy weszli w różnego typu zabobony, okultyzm, no, transcentralne jakieś te medytacje wschodnie, sami się leczą. Zamiast iść do księdza, prosić o namaszczenie chorych, co mamy za darmo w kościele, jak ja to mówię, gdy Duch Święty wstępuje na tego człowieka z urzędu bez jakichś rytuałów i obrzędów, to ludzie się pogubili, bo ta alternatywa, czy te propozycje z zewnątrz, jest ich tyle a że no niestety mamy w Polsce dobre powiedzenie ciekawość pierwszy stopień to piekła to niekiedy, niekiedy ludzie chcą poznać a że nas tak przez te 70 lat tłamsili mówili nam jacy to jesteśmy straszni my, my palacy duszono nas więc wielu, wiele kompleksów w nas starano się jakoś wywołać i może to jeszcze tak rzutuję że to co przychodzi z zewnątrz jest lepsze od tego co mamy ale ja myślę że powoli powoli ludzie zaczynają doceniać na no, swój kościół tą wyjątkowość, ten dar jaki jest bycie katolikiem. Nie? Jaki trend dostrzega Pani, jeśli chodzi o zawierzenia ludzi? Jest coraz więcej, coraz więcej jest tych um, aktów wypełnianych, czy, czy jak, jak, jak to wygląda? Jest coraz więcej. Ufam, że będziemy w końcu się spotykać przed szczytem. No, i rozchodzi się to, jak ja to mówię. Matka Boże już zaczyna to roz, rozprowadzać na Polskę. Ja jeszcze, zanim do Polski przyjechałam, to czytałam takiego jelańskiego, myślę, może mistyka czy kogoś, to powiedział, że kiedy naród polski przylgnie do niepokalanego serca Maryi, królowej Polski, szatan nie będzie miał tu co robić. To wiele lat temu przeczytałam, myślałam, taki dziwny jakiś szatan, jakiś królowa Polski, w ogóle jakiś facet gdzieś tam, ktoś sobie pisze za granicą, to się bardzo rozchodzi. To się już zaczyna być w różnych parafiach, w miejscowościach. No przecież Niepokalanów, zawierzenie Niepokalanowa odbyło się tu na Jasnej Górze, był ojciec zawierzał i Niepokalanów zaczął teraz... Też zawierzenia niepokalaną w sercu, Maryi. szkoda tylko, że nie, do, nie trzymają się tej łaski, jaka jest związana z tytułem Królowej Polski, tylko bo zmieniali te akty zawierzenia. No i może ktoś nie do końca doczytał, co tam jest ujęte, bo jednak tu zostało, to się zaczęło tu w Częstochowie. A skoro się zaczęło tu w Częstochowie u Królowej Polski, trzeba zawsze mieć pod, pod, na myśli, c, o co chodziło Panu Bogu, nie jakiś zamiar większy. Także oni też zaczęli, cieszę się z tego, bo przynajmniej ten krótki tekst z imprymatu, który mamy tam jest powtarzany i to jest fajne, ale te teksty na A4 są zupełnie inne, pozmieniali sobie, a szkoda, bo są pewne rzeczy jednak duchowo już zostały rozznane, że one funkcjonują tutaj i jakieś dają łaski przez wiele lat tu na Estyn Górze, ale to się rozchodzi, to się też rozchodzi poza Polskę, bo już ludzie z poza Polski przyjeżdżają, nawet mamy... Takiego z Włoch, osoby, która chciałaby wstąpić do naszego bractwa, bo też mamy, jest, bo to jest charyzmat teraz bractwa, Najświętszy Marii Pany, kulowej korony Polski. Mamy osobę, która przyjechała z zagranicy. Też proszą już o tłumaczenie na angielski nie tylko. Także to się rozchodzi, no bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Matka Boża Jasnogórska, Częstochowska. I jeszcze ma jeden tytuł: Matki Kościoła, który nasz episkopat polski to jakby z, jak doprowadził do tego tytułu, że stał się taki jeszcze tytuł, dostała Matka Boża. Czyli jak Matki Kościoła to jest w, w takiej, no, czyli cały Kościół obejmuje, nie? I też pamiętam, były tłumaczenia, już byłam w Niemczech, były zawierzenia też niepokalaną sercu Maryi, tylko za niemiecki był przerobiony, też pamiętam, też tam były cuda od razu, tylko ksiądz przeprowadził zawierzenia, to ludzie przychodzili, dawali świadectwa, także to się rozchodzi, jest jakiś zamiar, ja założę to jest zjednoczenie Polaków na nowo, jakieś są zagrożenia dla nas, których my nie rozumiemy, nie widzimy jeszcze. E, że ona nas jednoczy w tym tytule. Nie? Ona nas zbiera. Dużo Polski, Polaków będących na emigracji dobrowolnej czy nie, wraca do Polski. Ona też nas ściąga z powrotem do Polski. Także myślę, że jest jakiś głębszy zamysł tego zawierzenia niepokalaną sercu Maryi Królowej. Polskiej, jakiejś szersza z, m, rzeczywistość, którą może się z czasem dowiemy. Nie? Byłam bardzo zawiedziona, kiedy mam Fatimię na stolecie objawi, dlatego że oni tam przygotowali akt zawierzenia niepokalanej. Mam to. A nie ma odniesienia do zawierzenia niepokalaną sercu Maryi. A przecież tam Matka Boża dała, powiedziała, prosiła o zawierzenie Rosji świata i niepokalaną sercu. Też przecież obiecała, że państwa, które się zawierzą i niepokalaną sercu nie będą dotknięte zbliżającą się wojną. I to dokonała Portugalia. I ona została dotknięta wojną, drugą wojną światową, nie? a na stulecie nie jakby ktoś, jakby ktoś przykrył to, że to co jest ważne, bo skoro struktury zła, tak wielkie, komunizm i nie tylko musiały się ugiąć pod niepokalanym sercem Maryi, to cóż nasze sprawy czy nasze sytuacje życiowe? I to było wielka dla mnie, to było rozczarowanie, nie? Że przygotowując zawierzenie, nie przygotowano w kontekście, w kierunku niepokalanego serca Marei. Pozostaje mi za tym życzyć Pani opieki Matki Bożej i wytrwałości w prowadzeniu tego pięknego dzieła. Dziękuję bardzo, ale też chciałabym wszystkich zaprosić, którzy nas oglądają. Właśnie byście przybyli na zawierzenie Niepokalanego Serca Marei. Królowie Polski, w każdą pierwszą sobotę mamy no też chciałabym zaprosić też młodych, którzy bo my nie wspomniałam, ale my w naszym bractwie mamy jeszcze wspólnotę niespokojnych nadzieją, czyli Biuro Matrymonialne Niepokalanego Serca Maryi, gdzie mamy bardzo dobre rezultaty, w ostatnim roku było 13 wese już są dzieci z tych par no i też proszę bardzo o modlitwę i zachęcam księży, aby się otworzyli na tendera, aby mąż na te zawierzenia mogły być w każdej parafii, żeby Kogo się jeszcze da ratować, jeżeli chodzi o zbawienie, ale też naszą Polskę, żebyśmy byli w jej niepokalanym sercu, żebyśmy mogli te, te zamiary, jakie Pan Bóg ma wobec narodu polskiego, byśmy byli im wierni, żebyśmy mogli to wszystko z Jego pomocą przez to wszystko przejść i wypełnić Jego świętą wolę. Bóg zapłać.